Witajcie na tym spotkaniu w przestrzeni modlitwy, na którym pozwolimy sobie odkryć naszą prawdziwą wartość. Pozwolimy sobie doświadczyć naszej prawdziwej wartości. Zacznijmy od tego, by rozgościć się w oddechu. Pozwolić sobie być obecnym tu i teraz. Czuć siebie takim, jakim jestem, takim, jakim jesteś. Niech ten oddech, świadomy, głęboki oddech, reprezentuje nasze zaproszenie dla ducha, dla świadomości, dla miłości, dla naszego prawdziwego ja, dla duszy, dla pełnego przejawienia się tego, czym jesteśmy, również tutaj, w formie, w czasie. Przez tę jedną krótką chwilę, w której wydajemy się tu być. A więc jaka jest moja prawdziwa wartość? Czy opiera się ona na rzeczach, które zdobywam, na ludziach, których spotykam, na związkach, które mam, na mojej pracy, na osiągnięciach? Czy moja wartość opiera się na rezultatach, na tym, gdzie mieszkam, na tym, co robię, na tym, jak postrzegają mnie inni? Gdzieś w sercu, w duszy, każdy z nas zna odpowiedź, że nie w tym leży nasza prawdziwa wartość. Gdzieś każdy z nas w głębi duszy wie, że nasza prawdziwa wartość jest w tym, czym naprawdę jesteśmy, w tym, że jesteśmy. Nie w tym, jacy jesteśmy, ale w tym, że jesteśmy. Mimo że gdzieś w głębi duszy, w sercu to wiemy, to jakże często ludzkie życie jest targane poczuciem winy, niegodności. Jak wiele w nim braku poczucia własnej wartości. To, jak się czujemy, często jest dyktowane przez nasze nieświadome przekonania. Nasze nieświadome przekonania mówią nam: nie jestem godny tego, nie jestem wart tego. Nie potrafię, nie mogę, brakuje mi, muszę dążyć, muszę osiągać. Jeszcze nie mam tego, czego chcę. A więc jaka jest prawda o nas? Od tego zacznijmy. Czy nasze przekonania o braku, o niskim poczuciu własnej wartości, o tym, że musimy coś osiągnąć, że musimy coś udowodnić, że musimy zyskać miłość. Czy te przekonania wyrażają naszą prawdę? Dzisiaj, podczas tego spotkania, podczas tej modlitwy, tej medytacji,
wyjdziemy poza te fałszywe przekonania i skontaktujemy się z tym, czym naprawdę jesteśmy. Odprężymy się w tym, czym naprawdę jesteśmy i pozwolimy sobie czuć i doświadczać i przyjmować tę prawdziwą wartość. Docenić ją, poczuć ją, przyjąć ją i przejawiać ją. Zacznijmy od tego, że ten, który nie wie, ten, który szuka, ten, który ma niskie poczucie wartości, ten, który odczuwa brak, ten, który kieruje się przekonaniami o poczuciu winy i niegodności w swoim życiu, w jawny czy zawalowany sposób, to jedynie mały aspekt naszego przejawienia tutaj, z którym jednak się tak bardzo utożsamiliśmy, że wydaje się być to wszystkim, co jest. Ten mały aspekt, który czasem nazywamy ego, nie jest tym, czym jesteśmy. A więc zacznijmy od tego, by zapytać się, kim naprawdę jestem. Czy jestem tymi przekonaniami, które mam na swój temat? Czy jestem tymi myślami? Czy jestem tym ciałem? Czy jestem tymi rzeczami? Czy jestem tymi związkami? Tymi miejscami, wydarzeniami, tymi wszystkimi przekonaniami, schematami, którymi się otaczam? Każdy z nas w głębi duszy wie, że jesteśmy czymś dużo, dużo więcej. A więc kim jestem? Jestem doskonałym przejawieniem boskości. Jestem promiennością Boga. Jestem radością. I wszystkie dobre rzeczy są moje. Czy mogę to przyjąć jako prawdę o mnie? Czy mogę przyjąć, że wszystkie dobre rzeczy są moje? Czy mogę przyjąć to, że jestem miłością? Czy mogę zaakceptować to? Czy zamiast skupiania uwagi na braku poczucia własnej wartości, mogę skupić uwagę na prawdzie tego, kim jestem? I nie tylko na samej myśli o tym, czym jestem, bo wszyscy mówimy o tym, że jesteśmy miłością, że jesteśmy radością, że jesteśmy czystym duchem, ale czy mogę pozwolić sobie dostroić się do tej częstotliwości i naprawdę to poczuć? I na tyle odprężyć ten intelektualny umysł, żeby naprawdę stało się to moim doświadczeniem, stanem bycia. A więc możesz powiedzieć w swoim wnętrzu: jestem godny miłości, jestem całkowicie godny miłości. Jestem godny najlepszych rzeczy w moim życiu. Jestem godny wszelkich Bożych darów, ponieważ one już mi zostały dane, one już są moje. One mi się przynależą jako dziecku Bożemu. Wystarczy, że je uznam, że je przyjmę jako swoje. Nie muszę już odrzucać tych darów, nie muszę już ukrywać się jak ten symboliczny Adam i Ewa za liśćmi gdzieś tam, listkami, tak? Jak to symbolicznie jest przedstawiane, czując się nagi, czując się winny. Mogę uznać swoją boskość, ponieważ Bóg, źródło, nigdy mnie nie potępił. A więc przyjmę teraz jego definicję o mnie samym jako moją własną. Przyjmę
to, jakim On mnie widzi, jakim On mnie zna jako swoje. Pozwolę sobie to poczuć. Odprężę się. Na tyle, żeby przyjąć. Przyjąć to, czym już jestem. To, co we mnie się napina, to, co jeszcze walczy, to, co próbuje osiągać wyniki, to, co próbuje zrobić to po swojemu, to, co nie wierzy. To jest właśnie to, co nie wierzy we własną wartość. Nie wierzy, że to wszystko jest mi darmo dane. Tak? Intelektualny umysł, który otacza się różnymi wzorcami braku, nie jest w stanie uwierzyć, że wszystkie dobre rzeczy są jego, że dosłownie Bóg obdarza go wszelkimi darami. Nie Bóg jako jakaś istota zewnętrzna wobec niego, tylko jako źródło jego istnienia, z którym stanowi jedność. Intelektualny umysł nie może w to uwierzyć, ponieważ wydaje się to nie być jego doświadczeniem, ponieważ zaprojektowaliśmy cały pobyt w czasoprzestrzeni tak, by zaprzeczać temu doświadczeniu, tak, by wierzyć w coś innego, w coś odwrotnego, w poczucie braku i niegodności. Ono pozwalało nam doświadczać tych wszystkich wibracji w świecie 3D, ale teraz możemy tę grę zmienić. Możemy po prostu przypomnieć sobie, kim naprawdę jesteśmy, że ta boskość, która nas stworzyła, jest pełną częścią nas i możemy nie tylko ją przyjąć, ale możemy ją przejawiać nawet tutaj przez chwilę w czasie. Możemy być dosłownie Bogiem w działaniu. A więc sprawdź teraz, czy jest w tobie jakieś napięcie, jest w tobie coś, co mówi nie, jeszcze nie jestem godny, nie mogę, nie potrafię. Chciałbym wierzyć, że jestem miłością, że wszystkie dobre rzeczy są moje, że mam pełny dostęp do całej wiedzy i całej miłości, ale jeszcze nie ten czas, jeszcze nie mogę. To jeszcze nie dziś. Jeszcze coś mi przeszkadza, jeszcze coś mam do zrobienia, jeszcze mam coś do udowodnienia. Sprawdź, bądź ze sobą szczery. Jeśli coś takiego jest, jeśli jest w tobie takie przekonanie, jeśli jest w tobie napięcie w ciele, które odzwierciedla to przekonanie, to przyznanie się do tego jest pierwszym krokiem też do zmiany, ponieważ mogę rozpoznać, aha, używam całej mocy Boga, z którym stanowię jedno, do tego, żeby podtrzymywać to fałszywe przekonanie o braku godności. A skoro ja to robię, skoro jestem jedynym, który to robi, skoro ja wytwarzam świat, w którym wydaje się być niegodny tego, czego pragnę, to i ja mogę zmienić ten system myślenia i ten sposób postrzegania. Jest jedna prosta droga do osiągnięcia tego celu. To akceptacja tego, czym już naprawdę jesteśmy. Nie wymyślamy sobie rzeczywistości. Nie musimy się napinać, by przyjąć prawdziwe poczucie własnej wartości. Tu chodzi tylko o odprężenie się w tym. Mogę po prostu zwrócić uwagę, czy jeszcze coś we mnie się napina. Jeśli coś we mnie się jeszcze napina, tak, mogę poczuć, czy mam napięcie w ciele lub w umyśle, jakieś myśli. To znaczy, że jeszcze nie wierzę, że doskonałe źródło opiekuje się mną, troszczy się o mnie i wszystkie dobre rzeczy są moje, ponieważ to źródło w pełnej obfitości mnie tymi darami obdarza.
I jedyne, co mam do zrobienia, to je przyjąć, to je uznać, to uznać swoją wartość, która została ustanowiona przez Boga i Bóg nigdy nie zmienił o mnie zdania. Tylko ja zmieniłem o sobie zdanie. Ja zdecydowałem się postrzegać z perspektywy poczucia winy, braku, niegodności. A więc czy mogę spojrzeć na siebie teraz oczami Boga? Czy mogę dostroić się do tej częstotliwości, tego, jakim widzi i zna mnie moje źródło? Czy mogę uznać swoją wartość? Swoją prawdziwą wartość, która nie jest zależna od okoliczności zewnętrznych, od tego, co mówią ludzie, od tego, co zrobię. Nie muszę niczego udowadniać ani niczego osiągać, by tę wartość posiąść, by tę wartość udowodnić. Ona już została ustanowiona, ona już jest mi dana. Ona już jest pełną częścią tego, czym jestem. Wystarczy, że się w tym odprężę, wystarczy, że sobie to przypomnę, wystarczy, że to uznam. A więc to taka prosta czynność umysłu z napięcia, które świadczy o trzymaniu się mojej wersji rzeczywistości, mojego intelektualnego umysłu i tego, że nie jestem godny, że muszę robić to po swojemu. Przejście z tego stanu w decyzję, by się odprężyć. Aha, okej. Mogę teraz się odprężyć i uznać. Po pierwsze, że się pomyliłem, że nie muszę niczego robić sam, że nie muszę niczego wymyślać, że nie muszę niczego osiągać, że nie muszę niczego udowadniać. A po drugie, mogę się odprężyć w tym, czym już jestem. Mogę uznać to, czym już jestem. Mogę uznać swoją prawdziwą wartość. Po prostu ją przyjąć. Przyjąć teraz. Przyjąć ją na poziomie emocjonalnym i komórkowym. Po prostu się całkowicie odprężyć. Mogę się całkowicie odprężyć w tej myśli, że nie ma we mnie żadnego błędu, który muszę naprawić. Idea błędu, który potrzebował naprawy, była ideą, która pozwalała mi przez chwilę doświadczać konfliktu w czasoprzestrzeni, ale ta idea nie jest mi już potrzebna. Nie potrzebuję dłużej konfliktu. Nie muszę przetwarzać więcej konfliktu w swoim umyśle. Mogę po prostu zaakceptować to, czym jestem. Dziękuję. Prosto przyjmuj, 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 przyjmuj na poziomie emocjonalnym i komórkowym. Patrz, czy jeszcze gdzieś w sobie opierasz się przyjmowaniu, czy gdzieś coś w tobie mówi, nie, 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 nie mogę, nie, jeszcze nie. I też nie przejmuj się tym, po prostu zauważaj. Aha, to są tylko osądy, są tylko myśli intelektualnego umysłu. Nie muszę się ich trzymać, nie muszę za nimi podążać, nie muszę w nie wierzyć. Mogę po prostu je zauważyć i z zaciekawieniem dziecka spojrzeć, jak się czuję, gdy mam te myśli. Aha, czuję napięcie, dobra. Odprężę się nawet w tym napięciu, poczuję je przez chwilę i zobaczę, że nie muszę nawet robić niczego, żeby z tego napięcia wychodzić, ponieważ Bóg już tu jest. Moja prawdziwa wartość już tu jest. Nie muszę się napinać, żeby wyjść z napięcia. Mogę się odprężyć we własnym poczuciu napięcia. Mogę sprawdzić, które komóreczki jeszcze, które części ciała gdzieś jeszcze
opierają się temu pełnemu przyjęciu, całkowitego odprężenia, które jest świadectwem przyjęcia własnej prawdziwej wartości, ponieważ gdy jesteśmy w pełni odprężeni, wówczas w pełni uznajemy, że to doskonałe źródło obdarza nas tymi wszystkimi darami, uznajemy je jako swoje, uznajemy, że nie musimy nic czynić, żeby na nie zasłużyć i po prostu pozwalamy im się przez nas przejawić. Czy naprawdę tak niewiele jest od nas wymagane? Prosta decyzja, by odprężyć się i przyzwolić na to, czym już jesteśmy, to jest wręcz niepojęte dla intelektualnego umysłu, ale taka jest prawda. Można to bardzo łatwo sprawdzić doświadczalnie na sobie. Tak, więc oddychaj i czuj. Czuj to, jaki jesteś teraz. Nie musisz niczego w sobie zmieniać, nie musisz niczego w sobie poprawiać, nawet jeśli doświadczasz napięcia. Nie musisz tego poprawiać, ponieważ myślenie, że muszę coś w sobie poprawiać, zakłada, że nie ma we mnie teraz doskonałej wartości, że muszę coś dopiero zmienić, żeby tę prawdziwą wartość poczuć. Nie, jestem kochany już w tej chwili. Jestem całkowicie miłowany. Taki, jaki jestem. Nie ma we mnie żadnego błędu. Czy mogę się odprężyć jeszcze bardziej? Czy mogę wpuścić jeszcze więcej oddechu? Czy mogę czuć siebie jeszcze głębiej? Dziękuję. Dziękuję. Wdzięczność jest dobrą częstotliwością, dobrym uczuciem, które pomaga nam dostroić się do pełnego poczucia własnej wartości, prawdziwej wartości. Możemy zacząć od wdzięczności za to, co już mamy, czym jesteśmy, za życie, za oddech, za to, czym jesteśmy otoczeni, za miłość, która już nas otacza. Za słońce, za deszcz, za dach nad głową, za najbliższych i tych dalszych. Wdzięczność za to, że jestem, za to, że się przejawiam tu przez chwilę. Zamiast dopatrywać się w sobie braku i myśleć, czego jeszcze nie mam, co jeszcze muszę zdobyć i osiągnąć, mogę poczuć wdzięczność za to, co już mam i za to, czym już jestem. Dziękuję. Czy mogę się tak głęboko odprężyć, żeby naprawdę doświadczyć tego, że nie muszę czynić niczego, aby nikomu, ani sobie, ani nikomu w tym świecie, ani nawet Bogu, próbować udowodnić swojej wartości? Czy mogę po prostu
zaufać, że ta wartość, ta moja prawdziwa wartość już została ustanowiona przez Boga, ona już jest moja. I wystarczy, że podejmę decyzję, by ją uznać. By przyzwolić, jeszcze głębiej przyzwolić. Jeśli pojawia się jakiś opór, mogę przyzwolić na szczere poczucie tego, co jest. I nie opierać się własnemu oporowi. Po prostu poczuć. Zobacz, możemy zobaczyć nawet własną wartość w tym, co wytworzyliśmy jako zaprzeczenie własnej wartości, tak? W tym całym ograniczeniu, w które uwierzyliśmy, tam jest włożona cała nasza moc, cała nasza uwaga. Zobacz, do czego doprowadziliśmy? Jaką moc mamy, że uwierzyliśmy w coś, czym nie jesteśmy, że uwierzyliśmy w ograniczenie? Możemy docenić siebie za ten wyczyn. I go puścić. I puścić go nie w sposób mentalny, nie uciekając od tego, co czujemy, nie próbując zamienić to na jakiś inny stan, po prostu akceptując, że to, co czujemy, jest rezultatem mocy naszych myśli, odprężyć się w tym, co czujemy i po prostu wybrać inaczej. Zająć się od tej pory świadomym tworzeniem życia, którego chcemy. A więc zaczęliśmy od pytania, kim naprawdę jestem. Teraz możesz zadać kolejne, czego naprawdę chcę. Czego chcesz? Być może dla jednych z Was odpowiedź przyjdzie w postaci uczucia. Chcę doświadczać pokoju, radości. Ktoś inny powie, chcę doświadczać miłującego związku. Chcę mieć wspaniały dom, cudowną pracę, spotykać wspaniałych ludzi. Cokolwiek by to nie było, oderwij się na chwilę od konkretów i zobacz, jakie uczucie reprezentuje to, czego chcesz. Jakbyś się czuł, mając to, czego pragniesz. Czy miałbyś poczucie spełnienia, radości, pokoju, miłości, mając to, czego pragniesz? A więc jedynym sposobem, by dotrzeć do tego, by poczuć to, by zrealizować to, by tworzyć to świadomie, jest dostroić się wibracyjnie do tego, czego chcesz. Dostroić swoją częstotliwość do tego, czego chcesz. Nie możesz tego mieć, czy też tym być, jeśli nadal wierzysz, że jesteś tego niegodny, jeśli nadal wierzysz w jakiś brak. Z jednej strony chcesz, z jednej strony pragniesz, ale z drugiej strony wierzysz w konflikt, mówiąc sobie nie, to jeszcze nie czas, ja nie mogę, nie jestem tego wart, nie jestem tego godny. Tak, to są dwie sprzeczne informacje, które wysyłasz do wszechświata. Z jednej strony mówisz, pragnę tego, ale z drugiej strony mówisz, to niemożliwe. Przypomniawszy sobie, kim jesteśmy, uświadomiwszy sobie, że te wszystkie przekonania, które mieliśmy na swój temat, które mówiły nam o braku, o niegodności,
nie są prawdą o nas. Są tylko schematami i wzorcami, które przez chwilę pozwalały nam się przejawiać w czasie i przestrzeni, ale nie są prawdą o naszej duszy. Wiedząc to już, mając tę świadomość, gdy jeszcze raz kontaktujemy się z tym, czego naprawdę chcemy, na ten moment, puśćmy konkrety, ponieważ konkrety pojawią się w naszym życiu same, w sposób nieoczekiwany, cudowny. Nie musimy tego planować, wymyślać, kombinować. Wystarczy, że dostroimy się wibracyjnie do uczucia, które te rzeczy, których chcemy, reprezentują. Nie musimy czekać na rezultat, aby tylko odprężyć się w świadomości, że te wszystkie dobre rzeczy już są nasze, ponieważ znajdujemy się w polu nieograniczonych możliwości, ponieważ Bóg zawsze daje nam wszystko i tylko my decydujemy, żeby wybrać skupienie się tylko na jakimś drobnym fragmencie rzeczywistości, by odmawiać sobie całej reszty. Ale możemy zdecydować inaczej. Możemy otworzyć sobie dostęp do nieograniczonych zasobów tego, co już jest nasze. Tego, co już zostało nam dane w naszym stworzeniu. I od czego nie dzieli nas czas. A więc jeszcze raz, czego chcesz? Poczuj uczucie, jakie ta rzecz, to zdarzenie, ta osoba, to coś reprezentuje. I teraz poczuj, że jesteś całkowicie godny doświadczać tego uczucia. I tak naprawdę nie dzieli cię od tego uczucia żaden czas. W czasie wydaje się, że mam do przejścia długą drogę, by dotrzeć do rzeczy, których pragniemy. W rzeczywistości nie dzieli nas od nich żaden czas, ponieważ te rzeczy tylko wyrażają pewne wibracje i uczucia, których w rzeczywistości tak naprawdę chcemy. Chcemy czuć się dobrze, chcemy pokoju, chcemy miłości. A te rzeczy, które przychodzą same, są tylko pochodną naszego dostrojenia się do tych uczuć. A więc teraz poczujmy się godni tego, czego chcemy. Zaakceptujmy swoją prawdziwą wartość. Zaakceptujmy to, że nie dzieli nas żadny czas od tego, czego chcemy, ponieważ żaden czas nie dzieli nas od uczucia, którego chcemy. Dzieli nas tylko nasza decyzja, by skupić naszą uwagę na tej częstotliwości, na tym uczuciu, na tym doświadczeniu, którego pragniemy. W tym sensie nasza prawdziwa wartość nie tylko jest naszym naturalnym stanem, naszym prawdziwym stanem, ale jest również decyzją. Możemy w tej chwili zdecydować, że w pełni zasługujemy. Jesteśmy w pełni warci
tego, czego pragniemy. I nie dzieli nas od tego żaden czas. To już jest w naszym zasięgu, to już jest tutaj, to już jest teraz. Ponieważ w Bogu, w naszej rzeczywistości nie ma czasu. Pozwólmy sobie odprężyć się w akceptacji tych darów, których pragniemy, które zawsze były w naszym zasięgu, które teraz po prostu zauważamy, które uznajemy, które przyjmujemy. Rozpoznajemy, że nasze dążenie do tych rzeczy, nasze kombinowanie, jak tam dotrzeć, było wyrazem naszego braku poczucia własnej wartości, naszego zaprzeczania własnej wartości, a nasze odprężenie świadczy o tym, że jesteśmy otwarci przyjmować to, co już jest nasze. A więc przyjmujmy, przyjmujmy, przyjmujmy z wdzięcznością. Dziękuję. 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 Pozwólmy sobie z wdzięcznością przejmować. Przyjmować tę częstotliwość, którą wybraliśmy. Co za cudowna rzecz, że możemy pamiętać teraz, że wszystko jest naszym wyborem i nasze dostrojenie się do tej częstotliwości, tego, czego pragniemy, jest również wyborem. I wystarczy, że będziemy o tym pamiętać. W tej chwili, w każdej chwili wybieram to, czego chcę. Wybieram albo brak poczucia własnej wartości, albo akceptację poczucia własnej wartości. Ale takiej prawdziwej wartości, nie tej egotycznej, nie tej opartej na uznaniu świata, na próbie udowodnienia czegoś, ale uznajemy naszą wartość, która już jest. I uznajemy dary, które nieodłącznie wiążą się z przyjęciem naszej pełnej wartości. Wszystkie dobre rzeczy są moje. Czy możesz to przyjąć i to uznać? Czy zamierzasz nadal powątpiewać i mówić nie? Jeszcze nie? Czy już jesteś zmęczony tą grą? Już tak, już tak, już przyjmuję. Dziękuję. Dziękuję za wszystkie dobre rzeczy. Przyjmuję je do mojego serca, do mojego umysłu i do moich komórek. Pozwalam ciału się odprężyć w akceptacji tego, czym już jestem. Pozwalam sobie przypomnieć, że ciało nie musi się już napinać. Poczuj, jak komórki tańczą, jak komórki relaksują się w tej akceptacji Twojej
mojej prawdziwej wartości. To jest naprawdę tak proste. To jest tak proste. Prawda jest prosta i teraz od nas zależy, by podtrzymywać tę dyscyplinę w umyśle, by przypominać sobie o tym odprężeniu, o tym przyzwoleniu na to, co jest. Odprężeniu się w Bogu, w rzeczywistości, w przypomnieniu naszej prawdziwej wartości. Wystarczy, że o tym pamiętamy, tak? Dziękuję. 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 Jeszcze na zakończenie puszczę przez chwilę trochę głośniej muzykę. Będziemy po prostu oddychać, odprężać się, przyjmować. I następnie z tego odprężenia myśleć, czuć, mówić, działać. To nie jest tylko stan, który jest dostępny dla nas w głębokiej medytacji. To jest stan, w którym możemy nauczyć się żyć. Gdy odprężamy się w poczuciu własnej wartości, wtedy odprężamy się w tym przypomnieniu, że jest większa siła w nas, która sama organizuje nasze życie. Nie musimy kombinować, by to coś do tego dodawać. Mamy przyzwolić. Mamy po prostu być świadkami, możemy doświadczać tego, ale w takim zadziwieniu. O kurczę, to Bóg, to ta moc, ta miłość sama działa poprzeze mnie. Moim zadaniem było jedynie na to przyzwolić. I teraz mogę się cieszyć, będąc aktywnym uczestnikiem tego, jak ta miłość przejawia się przeze mnie. Dziękuję. Dziękuję Wam za to spotkanie. Dziękuję za moją, Twoją prawdziwą wartość, za jej uznanie. Do zobaczenia w świetle. Dzięki.